Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Demo i jest ze mną Bartosz, witam. I witamy w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Castle Crashers. Jesteśmy ponownie w tym miejscu, co ostatnio odblokowaliśmy sobie. Po pierwsze przejście do bossa, po drugie nowe zwierzątko, tego niedźwiedzia czy yeti, jakiś taki mini. Ciężko było się przebić tutaj, trochę to zajęło, trochę potionów straciliśmy, trochę kasy, będziemy w plecy, no ale trudno, ale chcieliśmy sobie zobaczyć, co się znajduje tutaj. O ile cokolwiek się tu znajduje. Kiedy się zabić. O ja, 20 minut w plery, no dobra. Czyli ogólnie nic tutaj nie ma, jakbyście się zastanawiali. Tak, nic tutaj nie ma, jest niewidzialna, piękna ściana, a teraz możemy się przenieść i kupić sobie kilka potionów, aby następnie pójść najprawdopodobniej do ostatniej lokacji w Castle Crashers, tak mi się wydaje. Tak, no ja też mi się Ale nie, wydaje. Bo jeszcze bumerangu nie mamy, słuchaj. A właśnie, i jeszcze ten cyklop, pamiętasz cyklopa? Tak, to być może on teraz będzie i będzie bumerang. I... Nie wiem po co ten bumerang, zastanawiam się to cały czas. To pewnie będzie jakiś motyw, że o, tu rzucamy w kogoś i on wylatuje przez okno i później wraca. I... Możliwe. Dobra, dobra. Kupimy trochę sobie tego, to się przyda, dziękuję bardzo, a ty już widzę, że oczywiście się pieniędzmi zająłeś, jak zwykle. No musiałem nazbierać na te płatki, słuchaj. No pewnie. Dobra, to co, lecimy. Czekaj. Zaraz będzie mi level w ogóle, to jest super sprawa. Tak. Znaczy level, aha, dobra, nic nie możesz. Poczekaj. No. Rzeczywiście tylko ten bumerang został, on prawdopodobnie będzie coś tam otwierał, no bo takie było raczej zadanie tych dodatkowych itemków. Tak jak łopata, róg, prawda? Mhm, dokładnie. Czekaj, czy my tam czegoś jeszcze nie mieliśmy więcej? Tu nie. Jakiś sklepik, coś, nic? Czekaj, a tutaj? Tu był tylko ten, wiśniaczki były. Sklepik był, no i tylko to mamy teraz. I właściwie to się nie zapowiada, żeby gdzieś była dalej jakaś ścieżka kolejna, także zobaczmy, tak, co się będzie działo. Tak, no i to jest... Wizard Castle, czyli tak naprawdę ten wizard, który na tym gemie chyba lata, nie? Tak by... Od początku gry właśnie. Tak, no tylko pytanie, co z tym takim latającym gościem w czarnej zbroi? Co z tym cyklopem? Cholera, strasznie dużo tego, nie? DLC, no tak. Coś tu za cicho jest. Ta muzyka. A, właśnie, a i masz. O Jezu, cała ekipa. O, a ten czwarty to kto? Pan z... Aha, to już wiem dlaczego Take Off. Nie. Wizard Castle Take Off. No to czemu już... oni tak zawsze stoją i się patrzą, zamiast podskoczyć? Dokładnie. No nie wiem, może... Wow! A! Co się stało? Nie widziałem, że tak. Patrz, steruj! Serio? Omijamy teraz te kamienie wszystkie? Nie wiem, ja przez nie wlatuję. Tak, bo 45 życia ci zadają. Ale ta gra tak klatkuje trochę, tak ta animacja dziwnie to wygląda. Tak. Nienaturalnie, to nie jest takie płynne. Już ich doganiamy. Co to w ogóle jest? Jak my to robimy, że tak wirujemy? Nie wiem, my chyba miecze trzymamy, czy coś takiego. Saltan porobili. Bo właśnie warto powiedzieć, że mamy te same włócznie. Czy tak, bo ta włócznia daje plus 2 do magii, a ty dostajesz plus 5, plus 4 do siły? Coś takiego. Tak. Bo oczywiście była jakaś broń, która daje plus 3 do magii, ale to ja ją podniosłem. I nie mogłem jej wykorzystać. 57 pion, słuchaj. Po ile? 57. Jezu, 1007 usłyszałem. Nie, to żebyś tego nie usłyszał, jakby tyle bili. Czekaj, albo mi się wydaje, albo moje płomienie biją ich po jeden. A. No, moja magia też po jeden ich bije. Czyli oni są po prostu magikami odpornymi na czary. No. Ale za to zdobyłem 20 level. A ty widzę... Tak, a w ogóle mnie to śmieszy, zaraz będziesz miał poziom też. Że my pod koniec gry ogarnęliśmy, że potionów samemu się nie używa, tylko... same się zjadają. Używa w najlepszym możliwym momencie, no. Tak, bez my sensu. My tam używaliśmy, kiedy nie mieliśmy połowy życia. Tak, dokładnie. Czasami było tak, że tam 1/5 życia, dobra, to używam potki, co by nie zginąć. A ty masz tylko jedną jeszcze, czemu ty katujesz potki? To gra mi katuje, ja tam nie chciałem używać. No jak ci gra katuje? No normalnie. A to cztery potki już straciłeś? No, słuchaj. Kurczę. A ja ile mam? W ogóle... Nie, no ja mam full potek. Nie kupiłem. Nie no, kupiłeś, przecież byłem świadkiem. Oj, chyba coś B przyspamowałeś, tak coś czuję. Nie. Na pewno nie. Kurczę, szkoda, że tu magia nie działa, no ale trudno.
Bo szkoda, że będziemy walczyć z ostatnim bossem za chwilę, pewnie, albo bossami właściwie. Ja będę jednego potiona, jeśli... No tak, no, a ja nie mogę używać magii, ja jestem magiem, tak? Super, nie? No zaraz stracę pierwszą potkę. Nawet ich zamrozić nie mogę. Widzisz, oni mają te sierpy, które ty mi skroiłeś wtedy. Teraz użyłem potiona. Sam z siebie? Tak. Może z któregoś wypadnie ten sierp? Mamy przygotuj kanapkę. Sobie może w razie czego kanapeczkę. No, o tym pomyślałem. Taka muzyka. Wtedy będzie wiadomo, kiedy katujesz B. Oj! A, czyli portale do trzech bossów zapewne. Chyba tak. Czekaj. Jezu, jaka lokacja. O, patrz, trafiliśmy na tego typa. A kto to jest w ogóle, słuchaj? Nie wiem, ale narysował... 140! Co? Nie wiem, ale prawie zginąłem. Koń z tego! Chodź tutaj! Nieźle. Co? Ej, chodź tu. On nie jest jakiś super wymagający, co? No tak, tylko że te jego postaci z obrazu. No, ale tam biją mocno, ale co z tego? Zobacz. Zobacz, co się dzieje, jak magię tutaj odpaliłem. To jest jedno tam trafienie mocne i koniec. No dobra, tak. Dobra. Cofam. No właśnie. Ale on już nawet nie namaluje nic. Zobacz. No dobra. O-o. Jezu, co to za słonie? Ślimak chodził nosem? O, zaraz zginie. Cześć. Jest. O, nice. Jak się rzucili? Czemu nie pieniądze? Jej! Mój ulubiony moment. Gemy. Czemu ja za tobą biegam? Właśnie nie wiem. Okej. Okay. Wydojone. Wszystko? Ale my jesteśmy szybcy. 400 masz, zobacz. Możesz sobie kupić coś fajnego. Nie będziemy niczego kupować. Małpę. Ale chętnie bym sobie tarczownicę. Czekaj, no i co? W związku z tym? Aha. Spoko. No tam było już kilka razy coś takiego, nie mogliśmy przejść. To zniszczymy? Nie wiem właśnie. Chyba tak. O dziwo. Tak. Nie wiem po co się to robi, ale... Aha. Spoko, czyli tak jak mówiłeś, trzy portale trzech bossów. Cztery właściwie teraz. Poczekaj, bo jak tu z podkami sytuacja? No ja mam zero. To może przeniesiemy się. Możemy, tylko nie wiem, czy później będzie możliwość, żeby tu wrócić, czy będzie trzeba przechodzić mapę. No ale myślę, że warto zaryzykować przed ostatnim bossem. O, spoko. No dobrze. A, można tu wejść. Wizard Castle Interior. Czekaj, tu chyba będą jakieś potki, czy nie? Tak, Snowstore. A, to były chyba te tanie takie? Nie byliśmy tu. Nie byliśmy w tym sklepie. Faktycznie. 4 siły, 2 życia. 5 siły, minus 2. Patrz, pies. Puzzle helps you find buried treasures. Patrz, on wykopuje za ciebie pewnie, nie? Mhm. Spoko, tylko tu drogo jest jak cholera. Spadamy stąd. Chociaż mamy tyle kasy, jak myślisz? Nie, no już możemy się tam przenieść, nie? Do tego... Chociaż czekaj, tu był chyba gdzieś tani sklep. Tutaj ten wiśniacki był, ten, nie? Wiśniacki. Może to słabe określenie. Świnia co robiła? No, 11. No, o, food, guy, new, more health. Aha. Czyli, że dostajemy z życia więcej z tych. O, tu był jakiś... Co to jest? Plus 2... plus 5. To dla tanków. Dobra. Spadamy. Zmykamy stąd. No i
i co, wracamy w takim razie do tego zamku. Tak, tak, dokładnie. Pytanie, czy naprawdę nie musimy teraz przebijać przez coś? Bo zapowiadać to nie fajnie. O, masz. No trudno, ale myślę, że to nie zajmie nam dużo, nie? No, mam nadzieję. Nie no, bo tam ile było? Chyba tylko dwie takie mapki małe do zrobienia? Trzy chyba. Już nie pamiętam teraz. Ale wiesz, najbardziej tu chodzi, żeby tylko tych potionów nie stracić, no? Tak. No ja właśnie tutaj jestem troszeczkę, powiem ci, w potrzasku, bo... no jestem tym magiem, a tutaj magia nie działa, kurczę, tylko że no, na bossie mogę sobie odbić. Czekaj, tu się nie da wchodzić? Nie, nie da się. Zobacz, oni mają jakieś bardzo fajne bronie, podejrzewam, że one są dobre do magii, no bo w końcu skoro to są magowie, no to... Pewnie gdzieś ta broń jest do zdobycia, nie? W którejś z tych miejscówek takich ukrytych. Tylko tak się rozglądam, nie wiem, gdzie by ona mogła być. No powiem ci, że ty bijesz ich za dwa razy tyle, co ja. No, maksymalna siła, nie? Plus jeszcze 5 od broni, także zdaję to naprawdę egzamin ładnie. I co, czekaj, tak, to oni byli teraz drugi raz czy trzeci, bo się pogubiłem? Czekaj. No. Ach, mam cię. To był druga mapka, tak. Teraz będzie trzecia. A to już tak normalnie. O, to już tu jesteśmy, spoko. Dobra, poprzednie wrota wybrałem ja. Także... Czyli ty te wybrałeś, tak? Tak, te co zniknęły. Oj! Okej, okay, czyli trzeba po kolei. Wchodziłeś. Także słuchaj, mam fajny wybór. Albo wybiorę tą samą co ty, albo wybiorę nie, te. Nie, no bo możesz chyba tylko... Czekaj, nie, bo te już... No, te już były. I one są otwarte, widzisz? Czyli musimy wchodzić... pierwsze, to teraz do tych środkowych. No dobra. Dobra, patrz, widzisz to oko? Widzę. Ale jojo. Boję się. Ja też. Jesteśmy wewnątrz czegoś. Który to będzie, cyklop? Pewnie tak. Tak, z lawy no. Wyłazi ten Terminator. I to czyli... okoś tak sygnalizować mogło, nie? Czy on ma trumnę tego swojego pana i będzie nas trumną bił? Chyba tak. Wow, za 70. O matko. Ale go po aż jeden bije. Ale z skokami. Co za paluch? Z tego potwora chyba. O Jezu. Jezu, 83, widziałeś to? Widzę to. Trzeba chyba to jakoś... Co on robi? Patrz, przywołuję go. Jezu, zaraz zdechnę. Nie no, ładnie go bijesz. Wow, oj. O, potek nam użyło z automatu. Inaczej byśmy zginęli od razu. Nie, dobra, nie ma sensu z nim walczyć. Tak. O, wbił mnie w glebę. Nie tak samo. Czyli co, po prostu przed nim uciekać, wiesz, bo on tak szarżuje, nie? Och, strasznie mnie bije. Hej, utknąłem na nim. Zobacz to! Wracaj, cyklopie! Obczaj, nie widziałem tego zaklęcia, patrz. Widziałeś? No, znaczy miałeś takie, że... Ej, a ty byś mógł do niego wskoczyć dzięki temu. Teraz zobaczę. Okej, okay, bił mnie. Nie tak samo. Dobra, schował się, to zaraz zginie. No mógł go nie chować. Obczaj, co ja robię w ogóle? Widziałeś to, czy nie? Skrzynia mnie zmierzył. Jej! Co? Nie, teraz ci pokażę. Do końca nie widziałem, co robiłeś tam. Przyznam. Teraz ci pokażę. Okay. Rywalizacja zawsze.
to, żeby jak najwięcej zebrać. Dokładnie. Patrz, czekaj, poczekaj. Szybko musimy to zniszczyć chyba, bo to jest na czas, nie? Czy co? Widziałeś? Czy nie patrzyłeś znowu? Widziałem. Patrz. Muszę tak latać dzięki temu. Czekaj, poczekam na manę. Najlepiej jest, wiesz co, chyba podskoczyć i spamować X-em. Zobacz. No. Ja wolę bardziej Y-kiem spamować, wiesz? A, Y-kiem. No i po prostu po zniszczeniu tego otwierają się kolejne drzwi, no. Tak, czekaj, jak tam stan potek? U mnie cztery. Spoko. Jeszcze cztery. O matko. Patrz, kto to? Jak on śmiał? Jezu, ile tutaj w ogóle... Tak można było się spodziewać. Patrz, wszyscy przeciwnicy z całej tej. Nie! Nie masz pomysłu na nowych przeciwników? Zrób tak, aby boss wskrzeszał wszystkich, z którymi do tej pory gracz walczył. Dokładnie. Najlepsze rozwiązanie. Tylko, że powiem ci, że ja im nic nie robię magią. Jezu, jak ja leciałem przez chwilę. Coś do jedzenia? Nie do muzyka. No, a to już jest ewidentnie endgame, nie? Tak, dokładnie. Ciekaw jestem, czy walka z tym czarodziejem nie będzie serio. O nie, przyzwał miśka. Zawiedzeniem. Kurde, zaraz samych gigantów tutaj przyzwie. Strasznie mnie te giganty biją. Może czas na kanapkę? Czy nie? No, ja się chyba pokuszę. A ja chyba jeszcze nie. Może. Właściwie ta kanapka nie sprawia, że pijesz jakoś mocniej, tylko chyba sobie bardziej wytrzymałe przez chwilę, nie? No, mi się to przydaje. A, dobra. Oj. Jak on złapał? Jest, w końcu. To nie będziesz taki zły, można go złapać. Jezu, co on, trupami kurczy? Ja mogę go w ogóle zamrozić, słuchaj. Także super. On tymi trupami rzuca, czy to z niego wychodzi? Nie wiem, on tak jakby chyba porzuca to ciało swoje, wiesz? I... jakoś tak. A. To ma sens. Zobacz. Ile mu życia dopiero zabraliśmy? Nie, to już ta jego forma jest znacznie prostsza, nie? Na razie. Dokładnie, nie wiadomo, czy za chwilę czegoś znowu nie wykombinuje. Okej, jeszcze żyję, czekaj, ja mam potki? Mam. Jakie gały robi. No. O Jezu, co to za łapy? Nie wiem. Ale jakie skupienie ponownie. Tak, no tutaj wiesz. Żeby jak najmniej potek zużyć, nie? No. Ale nie jest skomplikowany jak... Nie, nie, jest taki naprawdę... Byli gorsi. No ja mam nadzieję, mówię, że ten ostatni nie będzie jakimś tutaj zawiedzeniem wielkim. No, okaże się, mam... Tylko mogę sobie skakać bez przerwy, on nic nie robi. O Jezus, to za łapy. Nie wiem, czy nie zginę za chwilę? Nie. Nie, spokojnie, on już ginie, zobacz. Faktycznie. Już nie żyje.
Okej. Broń? Nie. Wow! Wyczuwam coś genialnego. Proszę, żeby to nie było na magię. My się zabijemy. Sprawdzimy to, czy już nie? Jak przed ostatnim bossem, to kiedy, nie? Nie, no jasne. Trzeba będzie teraz. Proszę, żeby to nie było na magię, naprawdę. Dobra. Ostatnie przejście otwarte w takim razie. Czekaj, użyję potki. Ja chyba mam jeszcze dwie. Sobie, nie? Jeszcze. No, jak już i tak będziemy u kowala. Dobra, a i znowu będzie trzeba przejść ten. No ale to nic nie szkodzi właściwie. Może Aha, nie, jeszcze nie ma levela. Ale ty chyba wybiłeś? Nie, bo by się samo pojawiło. Poczekaj, nie biegnij. Aha, dobra. Zawsze zapominam. Coś ty podniósł. Pokaż no. Czuję, że będzie OP. Musi być. W tym samym czasie jest. Ej. Plus 2 do magii, plus 7 do obrony. Boli. Bolesne. Chcesz? No, fajnie by było. Tylko nie wiem jak. Ej. 20 musisz mieć. Ha! Nie! Tak mi przykro. No dobra, w takim razie wracamy do mapy, nie? No. Okej, no i lecimy z powrotem. A, czekaj, potki? Potki, ale to tam u tych złodziei chyba. A, u wiśniaczków w sensie. A, no. To tutaj, nie? Tak. Tak, bo faktycznie złodziei było trochę drożej. Oni krzyczeli chyba po 13. Dobra. No ciekawy jestem, jak właśnie bije łuk na Archer i na Maxa, nie? No, to może być niezłe. Bo ja tak właśnie ostatnio mówiłem, że o, łuk taki słaby, no ale kurczę, no właśnie, bo mamy na minusie chyba te skille niektóre. No, szczególnie jak jakaś broń co odejmuje, słuchaj. Dobra, tu trzeba się przemęczyć z nimi. Tak, byle nie stracić za dużo tego. Tak. Słuchaj, trochę też expa będzie zawsze. O! No właśnie! Spoko. Zauważyłem, że jak się spamuje ich X-em, to głowa się ucina czasami. Zdecydowanie częściej niż Y-kiem. No teraz właśnie też X-em robiłem, tylko i głowa padła. Zauważyłem, że ten z tym mieczem świetlnym, to tylko czaruje, wiesz, stoi z tyłu i nic nie robi. Tylko czaruje. Kurde, teraz padają. Co my tacy OP się zrobiliśmy, zobacz. No, faktycznie. No i trzeci raz już są, dobra. Tak, to już chyba będzie ostatnia grupa. Tak. Nie widzę się. Kurczę, chyba stracę jedną potkę, no ale trudno. No, ja też. Naprawdę szybko te głowy podają coś. Ja robię XY na zmianę. I już? Podają naprawdę świetnie. Nic się nie może zmarnować. Dokładnie. Nic się nie ostanie. I co, pierwsze drzwi? To znaczy te ostatnie, nie? Znaczy, tak. No tak. Mhm. To będzie chyba już ten mag końcowy, aha, nie? Pięknie, jakaś winda. Patrz, latasz z tą żyrafą, a dalej mnie nie dogoniłeś. Okej. Wow. No wejście to miał niezłe, ale czy będzie też tak równie mocne? O Jezu. Co to robi? Czy to można tego zaatakować jakoś? To chyba trzeba unikać. Naprawdę? On jest taki prosty? Nie, myślę, że to jest tylko pierwsza faza, wiesz? Mam nadzieję.
No kurde, po co się śledziłem? Dobra, pierwszy padł. Czy tak na aman? Kolejny. O, wbił mnie. O, jest, patrz, no, strzelił. To faktycznie, to był tylko taki sprawdzian. Jezu, zabijam się o niego. A nie, coś tam... Co my mamy mu zrobić? Masz pomysł? Jezu. Wiesz co? Chyba trzeba go atakować. Co, w ogóle magię on odbija, nie? Tak, w zależności od tego chyba jaką ma tarczę na sobie. To ten z nas może go atakować, myślisz? Tak. Albo ta magia, wiesz? Kurczę, już mi ze dwie potki zjechał. No jeszcze tylko dwie mi zostały. O, masz level ekstra. Czekaj, z łuku go zaatakuję. O, łuk prawie działa. Nie wiem, jak to możemy rozegrać, słuchaj. No ja nie wiem, jaka tu jest taktyka totalnie. A, faktycznie, no jak jest niebieski, to ja magią muszę go atakować. W przeciwnym wypadku, to ty atakujesz go swoją magią. Czyli na przykład teraz, ty atakujesz go. Nie. Teraz no, ja obrywam. Ogniem. Zobacz. No. Jak on był niebieski, to ja mu robiłem... Widzisz? No, zaatakowałem siebie i ciebie. Czyli musisz go wręcz. Teraz zobacz. Ty. No widzisz? Teraz jak jest niebieski, to tak. Czemu tylko na moją magię reaguje? Na moją też reaguje. Bo to... Ale podpalę na sobie, tak? Nie. Aha, czy jak jest niebieski, to go wszyscy mogą atakować. O, widzisz? Okay, dobra, no, teraz jest czerwony i obrywamy od mojej magii. No, dobra. A można go wręcz tylko bić, rozumiesz? No, znaczy jak wręcz, to też tam trochę obrażenia dostajemy, nie? Nie. Jak jest czerwony, to nie. Aha, dobra. Spoko. Niebieski to magią, a czerwony to mele, nie? O, teraz magia. On taki prosty był, kurczę. Pęknie? Patrz, jeszcze taką ma formę. Serio? Co to jest? Weź go teraz dopadnij. Jak siedziałem na nim. Oj. Strasznie dużo straciłem ogólnie. Bez potek to tutaj by było naprawdę ciężko, nie? Pęknie chyba po tym od razu. Jest. Wiedziałem, że to nie będzie koniec. Jest jeszcze mała jego wersja. Zobacz. Widzę. Się respią. Dobra, przyznaję, boss jest naprawdę niezły. Czuję się spełniony, teraz już możesz umrzeć. Nie mam podiumów już. Nie wiem jak u mnie z podkami. Nie mam też. W ogóle praktycznie jeszcze życia mu nie zabraliśmy, powiem ci. No. Ja właśnie nie wiem, czy my musimy go bić. Aha, tak. Nie wiem co robią te małe klony na dole. Ja zaraz zginę, wiesz? Zginąłem. Okej. Już tak, wiesz, na szybko, dość. Spoko. Nie wiem jak mu zadawać obrażenia w ogóle. Trzeba tak mieć fuksa i tak wpaść w niego, nie? No tak, tylko że... O, on zobacz. Jest strasznie potężnie bije. Że on od razu odrzuca.
O, teraz go super go zlałeś, wiesz? Y-kiem najlepiej, to najwięcej go tam pobijasz. Pięknie go lejesz, powiem ci. Kurde, umarłem. Dzięki. Udało się. I teraz ja. W ostatniej chwili. Nie. Nie możesz mnie już wskrzesić. Już chyba poleciała szansa. Dobij go. Jest! Ile ty masz życia? Ja! O nie! Jeszcze nie koniec. Tu trzeba mieć chyba z 50 potek. O, lera. O, kurczę. Kurczę, mam jeden ten do rozdania. Co powiesz na AG? Nie. Okej. Okay. Kurde, moja magia tutaj jest totalnie bezużyteczna. No. A, jeny. Ciężka sprawa. Final battle, zobacz. Aj, nie mamy potek. Możemy się cofnąć jeszcze? Tak. W ostatniej chwili. No nie wiem, czy próbujemy go w tym odcinku? Jak to widzisz? Nie wiem, może faktycznie w następnym wtedy, bo to się naprawdę nie wiadomo jak wydłużysz. Jest 20 minut może być. Tak, możliwe, że wiesz. Nie to podejście to następne, nie to następne i tak wiesz. No. Dokładnie. Okej, 5 potek. Nie wiem co tu tak naprawdę na niego naszykować. Potki, kanapki. Bomby. Może te kanapki, cholera jasna. Właściwie teraz mamy trochę kasy. No nic, może jeszcze kupmy po 3 kanapki. Bo to już został tylko final boss, nie? Czekaj, dokładnie. Czy te kanapki były? No to już jest finałowa walka, także to już będzie naprawdę ostatni odcinek, to będzie następny odcinek właśnie będzie ostatnim odcinkiem. Tak. Tak się na to zanosi bardzo. No chyba, że kolejny będzie jakaś dziwna rzecz. No ja się na przykład nie spodziewałem, że jak go zabijemy, ja już się cieszyłem, on padł na takim low HP, on nagle wrócił do formy, którą miał przed chwilą i to było bez sensu zupełnie, ale tak się stało. Tak, no tutaj ciężka sprawa. Dobra, nakupujemy sobie te kanapeczki. 4 niech będą. Na maksa. Wiesz, jak on się przemieni, nie? 6, 7, dobra, nie wariuj. Jak on się przemieni w tego stwora, to pamiętaj, że tym po kanapeczce można tak na niego wskoczyć, pamiętasz, on tak włazi aż na ten. Także tak. Myślę, że tutaj sporo obrażeń się da zadać. Robi są takie zamaszyste ruchy, robi taki helikopter i wtedy się przyczepiasz do niego i będzie super. Ale to sobie przetestujemy oczywiście w następnym odcinku, także już teraz wam podziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny film. Jeśli ten wam się spodobał, nie zapomnijcie o ocenie filmu i o komentowaniu. Do następnego razu. Tak, pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się. Cześć.